Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie, w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Chcieli go strącić. Dziś czytamy kolejny fragment Ewangelii według świętego Łukasza, kontynuując lekturę z poprzedniej niedzieli. Jezus nadal jest u początków publicznej działalności, ale Jego sława już rozszerza się wśród mieszkańców Ziemi Świętej. Dociera również do Jego rodzinnego miasteczka Nazaret. Lecz Jego znajomi i sąsiedzi mają trudności w przyjęciu wiadomości o cudownych wydarzeniach zdziałanych przez przyczynę Jezusa. Mieszkańcy Nazaretu posuwają się tak dalece, że są gotowi Go zamordować, kiedy w ich uszach słyszą Słowo Boże. Słowo Boga jest bowiem jak miecz obosieczny, który potrafi zranić, ale również uratować życie. Miecz ten w ręku Chrystusa zaczyna rozdzielać to, co Boże, od tego, co Bogu przeciwne. Nie da się bowiem służyć jednocześnie Bogu i jakimś obcym bożkom, idolom. Trzeba się opowiedzieć po jednej ze stron. Mieszkańcy Nazaretu wyrzucili Jezusa ze swego życia. Mieszkańcy Kafarnał go przyjęli. I to właśnie tam dokonało się bardzo wiele cudów i znaków. Ale i to nie jest miarą przynależności do Chrystusa. Chrystusa przyjmuje ten, kto za Niego jest gotów poświęcić swoje życie. Apostołowie będą powoli dojrzewać do tego, aby pogodzić się z faktem, że nie są z tego świata, że tutaj nie pasują, że ich ojczyzna jest w niebie. Sami staną się prześladowani, wyrzutkami świata i wreszcie, podobnie jak ich mistrz, złożą swoje życie w ofierze i będą się tym chlubić.